Dobry, wszystkich witam grywnie, co nas oglądają. Mam dzisiaj tutaj takiego gościa, który zaraz mu się przedstawił. Franciszek mu na chrzcie dali, ale mu się przedstawi. Jest to zegarmistrz Starockich Gór. Jak się nazywacie? Powiedzcie. Franciszek Wigant. No, iście są zegarmistrzem od... Ojciec był zegarmistrzem, tak. Ja podobno się urodził zegarmistrzem, bo jak się urodził, to zegarek trzymał już w ręce. Aha. No dobra, wiecie, bo ja mu powiem coś takiego. Panie Wigant, wy tu macie, się przynieśli pora takich ciekawych rzeczy. Ja tutaj do kamery pokażę taką książkę. Precyzyjne zegary astronomiczne. Potem macie tutaj taki album. To jest książka już. Aha, to jest książka, którą napisali. Historia precyzyjnego zegara mechanicznego. Czy dzisiaj mamy takie czasy, co już zegarów mechanicznych mało w to robi, ale wszyscy im pszają. To prawda. Ja słyszę często od ludzi, że te stare zegary mechaniczne mają duszę. Ale mnie to tak nie przekonywuje, ale doszedłem do tego wniosku, że rzeczywiście mają, bo tak powiem, tak, piesek taki z wełny i prawdziwy piesek, z prawdziwym pieskiem żyjącym, trzeba iść do weterynarza, nakarmić, wyjść z nim na spacer, żeby się załatwił, a tak samo wygląda ten piesek bez duszy, ale z wełny, który gdzieś jest położony na krześle czy na stole. I tu widzę, ten zegar prawdziwy, mechaniczny ma duszę. To nawet słychać potykanie, cyk, 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 prawda? Każdy inny, czy jakiś chronometr, czy budzik. Taki zegarek idzie sprawdzić, czy łazi, to, no właśnie, łazi z dołka. Tak. No, tak, to jest ta dusza, nie? Tak, no, jest, tak, no, jest. Także takie zegarki, widzicie, jak mocie, to jakbym się kajkę zepsuje, no to jest jeszcze jeden hop taki w Polsce, a w Tornowskich Górach na pewno, który poradzi to naprawić. Kiedy potrafi nawet taki zrobić, bo tak, wiem, że wy też zegarki robicie. No, pierwszy zegarek, co robił, bo byłem taki, powiedzmy, napalony na zegarki bardzo wysokiej klasy. I miałem kontakt z takim zegarkiem, jak jeszcze byłem dzieckiem, przyszedł do nas pan Drexler. Ja mieszkam koło rzeźni, a on tam był głównym weterynarzem. I chciał ten zegarek, to był zegarek złoty, Glacite Lange Odzejnej, najwyższej klasy 1A. I chciał go sprzedać, ale ojciec tak zauważył, nie chciał reflektować na ten zegarek. I on pojechał do Bytomia, tam mu go przerobili na zegarek ręczny, złoto zabrali i dostał więcej pieniędzy, bo od ojca chciał bodajże 3000, tam dostał 5000 i tabliczka czekolady. Jak on ponownie przyszedł z tym zegarkiem, to ojciec mówił: panie, co pan zrobił z tym zegarkiem, prawda? I po latach, może 40-50, mi się o tym przypomniało, poszedłem do pana Drexlera. On już nie mieszkał w zakładach mięsnych, tylko mieszkał na Armii Czerwonej dawnej. I mówię mu o tym. Mówi: panie Wigant, pan dostanie ten zegarek. Ale ja go nie mam. To mówię: jak ja go dostanę? Mój syn go ma, który studiuje we Wrocławiu. Po pewnym czasie dostałem wiadomość, że mam przyjść po ten zegarek. I byłem u niego, kupiłem, dorobiłem kopertę całą i mam ten zegarek. I co ciekawe, teraz, może jakieś 2 lata temu, przyszła kobieta, przedstawiła się Maryla Drexler. No to ją osłupia, mówi: to przecież córka tego. Tak. No i tu jest bardzo ciekawa historia, jak ona jechała do Anglii za to spieniężenie tego zegarka i statkiem Jarosław Dąbrowski. Jechała ponownie za 20 lat i kapitan tylko ją, ona stała z taką kobietą, tylko ją zaprosił na kolację kapitańską, taki wieczór kapitański. I na tym wieczorze mówię: wie pani, ja panią poznałem, jak pani jechała z mamą na operację, ona Heidemedina czy coś miała, na operację do Anglii. Mówię: po takim czasie to dla mnie był wstrząs. I ja, jak te zegarki, taką historię, co opowiadam, widziałem, mówię: muszę sobie taki zegarek zrobić. A dopingowało mnie do tego, bo byłem kiedyś w Bytomiu, dostałem taką informację, że tam zegarmistrz ma zegarek Lange Odzejnej. Ale on nie chciał ze mną tak rozmawiać, tylko mi tak trochę pokazał ten zegarek.
i ja miał wpłacone na dwa maluchy, jak były przepłaty. Dostałem informację, że mam przyjechać po jeden maluch, bo już jest zapłacony. Jadę z tym maluchem i po drodze myślę, wejdę do niego i zaproponuję mu w łeb w łeb. Stanąłem przed oknem wystawionym i mówię, panie, ja tu jadę prosto z tych, z nowym samochodem, zamieniamy. A nie, chyba w Niemczech dostanę więcej. I od tego momentu pomyślał, jak nie idzie kupić, to muszę zrobić. I zrobiłem cały zegarek, kopertę, wskazówki, koła, wałek naciągowy, koronkę, mam ten zegarek. Ja go tak nie cenił w szufladzie, ale teraz jak pokazuję, na przykład jestem też w komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej i przewodniczącemu lata temu, jak ja pokazał, to on go, no wiesz, ja myślę, jak zrobię wałek do zegarka, wałek naciągowy to jest dużo, a ty cały zegarek zrobił. No i to mnie ciągle dopinguje i rosna, ale w pióra. Nie, no jak ktoś się poradzi, pochwali czymś takim, no to do mnie to jest richtig mistrz, bo zegarmistrz, nie, to jako mistrz tak, od zegarków, tak. To jest ktoś, kto poradzi te zegary robić, nie? Bo ja był kiedyś w takim krainie Kuckucksuhr, tak. we Niemcach, tam w Schwarzwaldzie, nie? To tam robili zegarki i do dzisiaj jeszcze robią zegarki no, na takie wahadłowe, takie z kukułką, do nakręcania. I ja myślałem, no w XX wieku, bo ja tam był w XX wieku, kto to takie zegarki może kupować, nie? I na Roski przyjechał autobus, wyleźło dużo takich małych ludzi z klipsaparatami, nie? Byli to Japończyki, nie? I wszyscy do tej fabryki. I każdy z tej fabryki wyłaził ze kartonem, nie? Jeden z takim małym, drugi z większym, a potem był taki jeden mały, co niósł taki karton jak łoń, nie? No ja się pytam, co mu to mają? A oni wszystko kupowali Kuckucksuhry. Tak. Tam kupowali i do autobusa i do domu brali. Umieli docenić, nawet Japończyki, nie? Tak. Takie zegary. Ja powiem może teraz tak, ta moja historia jest bardzo taka szeroka i żeby tak do sedna sprawy, to będą przy okazji moje osiągnięcia takie, to pan pozwoli, pokażę tu jakieś 10 lat temu wydałem, to Drukpol wydał, ale tu są moje zdjęcia i moje wyroby i to jest moja najlepsza wizytówka. Podglądam ludzi, jak oglądają ten katalog, to patrzą raz tutaj na katalog i raz na mnie. I wiem, zwykłą wizytówkę to się bierze i chowie się do kieszonki i sprawa zamknięta. Ale z biegiem czasu tych moich wyrobów bardzo dużo już przybyło. I teraz mówię, chciałem ten katalog poszerzyć, ale wreszcie powstała książka. I gdyby mi ktoś powiedział, że ja napiszę książkę jakieś 20 lat temu, to bym z tego krzesła spadł. Bo pan też w szkole nigdy, co najmniej z polskiego, dobrze się nie uczyłem. I tu jest tak, historia zegara precyzyjnego, mechanicznego. Te materiały zaczęły mi się tak gromadzić. Byłem na Synaju i patrzę, tam stoi obelisk. I mówię, no to już jest początek mojej książki, prawda? To już jest coś. Potem byłem na Wyspach Kanaryjskich, znowu jest zegar, ale słoneczny. No i później tę książkę tak rozszerzałem, że ona szła, pisałem o czasie, bo dużo ludzi nie wie, co to jest. Jeden człowiek ma czas, drugi nie ma czasu. Wiemy, że wszystko można kupić, zreperować, naprawić, ale czasu nie można kupić. I chciałem to tak przybliżyć czytelnikom, żeby wiedzieli. I ta książka, powiem, cieszy się dużym, dużym powodzeniem. Teraz w tamtym roku byłem w Łodzi, to sprzedałem ich ponad 100 sztuk. I zauważyłem, klienci byli bardzo zadowoleni, nawet jak pokazywałem tą książkę, to niektórzy pokazali tak, prawda, to dla mnie był znak, że coś. Przy okazji też reperowałem na rynku w Tarnowskich Górach te zegary, jeden i drugi, no ale teraz władze Tarnowskich Gór mnie nie chcą znać, bo teraz remontowali, żeby aby zapytać, coś doradzić, czy coś tam, nie chcę żadnych pieniędzy, ale normalnie mnie pominęli. Ale powiem tak, jak zacząłem z tą książką, to zacząłem pisać artykuły do czasopisma fachowego Zegarki Biżuteria. I zauważyłem, w tym roku wydałem tych artykułów 50, co dla mnie to jest niewyobrażalne. Tu mam, powiedzmy, pierwszy, to jest taki z internetu, a drugi to już jest z tego czasopisma pod tytułem Franciszek Wiegan, genialny zegarmistrz, hobbysta. No i tego mam tutaj masę tych artykułów, co dla mnie to jest szok.
zdobyłem też najwyższą nagrodę w zegarmistrzostwie, to jest złota pinceta. Mam też wyróżnienia naturalnie nie z Tarnowskiej Góry, ale z Katowic, zasłużone dla województwa śląskiego i wiele innych. Przy okazji też się pochwalę nie tylko tymi osiągnięciami, ale jestem antytalent w sporcie, ale lubię pływać i wiem, że dobrze pływałem. W Tarnowskich Górach wybudowali akwapark i ratownicy mówią, panie, pan fajnie pływa, nie jechałby pan na zawody pływackie, ale ja się na tym nie znam i syna żem wziął, bo mówię, na żadnych zawodach takich nie byłem i w Gliwicach jakieś międzynarodowe mistrzostwa, master, bo nawet nie jak się zna, 3 złote medale i 2 srebrne. I w sumie mam 8 czy 9 złotych medali i 3 srebrne w pływaniu. Dla mnie to też jest szok. I dopóki człowiek się nie zmierzy z czymś, na przykład człowiek może mieć gołębie, bardzo ładne, ale jak nie brał udziału w zawodach, to nigdy nie może powiedzieć, że ma najlepsze gołębie. Jak zdobył, powiedzmy, jakieś trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze, to mam takie i takie, prawda? No i tu dali pan te, jeszcze co chcę powiedzieć, o, te rubiny, wszystko szlifuję, wierce, to wszystko w mojej pracowni. Ja tak z grubsza to po ileś kartek przelecę, bo to się dosyć sporo nagromadziło. O, i tu miałem teraz wystawę w Nakle Śląskim. Dyrektor Zając mi mówił, to jest wystawa, która cieszyła się największym powodzeniem, bo była kilkakrotnie przedłużana i teraz zwożąc te materiały z tego Nakła, z tego muzeum, 17 razy moim samochodem to woziłem i te rzeczy wszystko leżały na podłodze. I mówię, co z tym począć? No, czy ojciec był zegarmistrzem? Ja. Jest to zawód umierający. Wynieść to na strych i przestać. I przyszła mi taka myśl, zrobić muzeum. I mam otwarte muzeum. Przychodzi bardzo dużo ludzi. Autobusy przyjeżdżają, po 50 osób. Klub miłośników zegarów i zegarków z Warszawy już drugi raz byli. I też blisko tam 40 osób było. I co ciekawe, sąsiedzi pytają w koło, co to za ludzie, tyle ludzi, całe autobusy przyjeżdżają, co się tam dzieje? I sąsiedzi nie wiedzą, tak? Tu nasze władze w Tarnowskich Górach nic nie wiedzą, że jest jakieś muzeum i tak dalej, prawda? A przyjeżdżają za granicę. A tu mamy książkę, nie? Tu jest tak, tu ktoś mi doradził, nie pamiętam dokładnie kto, żeby założyć kronikę. I ja mówię, po co mi kronika? Ale założę kronikę. Pomógł mi wprowadzenie do tej kroniki, pomógł mi to zrobić Henia Góra, co ma aptekę tutaj na rynku. I jest to bardzo zdolny chłopak, przy okazji pokażę, jak on to rozwiązał, prawda? Mhm. Ja tak po ileś tam tych stron przelecę. O, tu akurat z autobusu wychodzą do mojego muzeum. Tu klub miłośników zegarów i zegarków. Teraz powiem, najwyższy rangą człowiek, który u mnie był, to jest najwyższy rangą w Unii Europejskiej, zaraz po Tusku, to jest sędzia Trybunału Europejskiego. Ja tu mam gdzieś jego wizytówkę. Tu z zagranicy też z Belgii byli, zaraz zobaczymy, jak on się tu nazywa. Tu tych wpisów mam dużo. I właśnie, co mnie cieszy, ta książka, czyli ta kronika, tworzy historię. Historię przez to, że byli tacy ludzie z Belgii, z Holandii, z Ukrainy. Tu chcę znaleźć tego pana, bo... A, tu będzie, tak, tak. O. I tu chodzi ten Maciej Szpuner. I tu po angielsku pisze, tam sędzia Trybunału Europejskiego i tak dalej. O, tu się wpisał do tej kroniki. Muszę jeszcze tu uzupełnić o pewne zdjęcia. No i to też jest moja taka wielka chluba. I żyję tym muzeum, jeszcze chcę je poszerzyć. I dalej, co robię? Robię zegary najwyższej klasy, co ludzie, nawet zegarmistrze, nie mają o tym pojęcia. Ktoś mi nawet mówił, że to jest król wszystkich zegarów. Dlaczego? Bo te zegary mieściły się wyłącznie w obserwatoriach astronomicznych, w służbie czasu. To jest tak, jakbym powiedział, czy tu ktoś w Tarnowskich Górach widział samochód wyścigowy Formuły 1. Czy widział z bliska? Nie wierzę, jakby jeszcze ktoś powiedział, jakiś mechanik, że co tydzień reperuje taki samochód, nie wierzę. Tak samo moje zegary, to prawie nikt nie zna. I zapraszam ludzi, bo przedszkola były. Panie Franciszku, tak. Przepraszam, że wam przeszkodzą. Nie. Ale ja bym widział, że tak. My teraz, jo i wy, tych naszych, co tam oglądali, zaprosimy do Tarnowskich Gór.
Jak się nazywa ta druga? Dakielska 13. No i przyjedźcie tam, możecie te muzeum obejrzeć. No i z Pomboczkiem. Do już zaś. Do widzenia, dziękuję bardzo.